Od jutra odetchniemy od upałów. W prognozach przelotne opady deszczu, burze i ochłodzenie. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. W nocy wyż, który przynosił nam słoneczną pogodę i upalne afrykańskie powietrze, odsunie się na wschód i osłabnie. Od zachodu dotrze nad Polskę płytka Zatoka Niżowa związana z niżem znad Holandii. Razem z nią chłodny front atmosferyczny, który wypchnie na wschód gorące powietrze. Już w nocy niebo będzie się chmurzyć. Na zachodzie regionu prognozujemy przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 17 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali i waha się. W ciągu dnia niebo będzie się chmurzyć. Prognozujemy także przelotne opady deszczu i lokalnie również burze. Temperatura nadal dość wysoka, ale już bez słońca. Od 21 stopni na Półwyspie Helskim do 30 stopni w okolicach Kwidzyna. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali i nadal będzie się wahać. Sprawdzamy jeszcze mapę Bałtyku. W nocy wiatr południowo-wschodni skręcający do północno-zachodniego o sile od 3 do 6 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr południowo-zachodni do zachodniego o sile do 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.